Zawsze marzyłam o dziecku. Teraz, gdy zaadoptowaliśmy Maćka, czuję się szczęśliwa. Na początku nie było nam łatwo. On uczył się, jak żyć w nowym domu, ja, jak być mamą. Na przykład zaskoczyła mnie ilość prania, ale to nic. Zawsze ufałam wizirowi. A dzień, gdy powiedział do mnie, mamo, był najpiękniejszym dniem mojego życia. Kupując wizir, pomagasz akcji Podaruj dzieciom słońce. Karnie przeniesiony do drogówki Jackie Chan. Na własną rękę tropi gang szantażystów terroryzujących Hongkong zamachami bombowymi. Doskonałe sceny walki i zawrotne tempo. Kino akcji w pełnym znaczeniu tego słowa. Policyjna opowieść 2. W piątek 3 listopada o 21.25. Josie Ponessa ma wszystko. Urodę, pozycję i niezwykle bogatego męża Tony'ego. Jej beztroskie życie gwałtownie się zmienia, gdy Tony zostaje zamordowany. Josie wpada w zręcznie uknutą pułapkę psychopatycznego mordercy. Teraz ona jest główną podejrzaną. Żona bogacza. W sobotę, 4 listopada o 22 z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Bruce Willis, jako najsłynniejszy włamywacz świata, zdolny ogołocić nawet ściany Galerii Watykańskiej. Właśnie skończył odsiadkę, ale wiele wskazuje na to, że znowu trafi za kratki. Hudson Hawk. Andy McDowell daje się złapać na jego czar i wdzięk. Polecamy 31 października o 20.30. Odbiór z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Oparta na faktach historia dzielnej kobiety, która całe swoje życie poświęciła walce o ratowanie goryli górskich. Wyjeżdża do Ruandy, aby chronić bezmyślnie niszczoną naturę. Nominowana do Oscara Sigourney Weaver i Brian Brown. Goryle we mgle. W środę 1 listopada o 20.00.